Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj poniedziałek, 9 września, to jest początek nowego tygodnia ze Wstawakami i początek wszystkiego nowego, tak jak codziennie jest początek. Więc zróbmy początek, czyli jedźmy! Moi drodzy, moi kochani, witam was najserdeczniej w ten poniedziałkowy poranek albo jakiejkolwiek innej porze dnia to oglądacie i zapraszam na rozkręcanie tego dnia. Proszę mi wybaczyć, jeżeli będę trochę smęcił, ale jestem trochę przeziębiony i tak mi się dosyć ciężko mówi, więc mam nadzieję, że jakoś będzie dobrze, damy radę jak zawsze. Kochani, mamy dzisiaj poniedziałek, czyli jak zawsze w poniedziałek cytaty trochę głupie, czyli z takich jakichś dziwnych filmów, dziwnych bohaterów i tak dalej. Dzisiaj będzie zupełna głupota, aczkolwiek zdanie bardzo mądre. Na tym to polega, że bierzemy głupoty i robimy z nich coś bardzo mądrego. Otóż dzisiaj, kochani, cytat z Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu, czyli bodajże to jest chyba, nie wiem, trzecia część? Tak mi się wydaje. Bardzo mądre zdanie. Posłuchajcie, brzmi ono następująco. Szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych chwilach, jeśli tylko nosi się w sobie światło. Moi drodzy, to, że w naszym życiu zapadną ciemności, to, że będą takie miejsca i momenty, gdzie człowiek się totalnie pogrąży w jakimś mroku, to jest oczywiste. I oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby tak nie było. O, coś mi tu świeci w glacze. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak nie było, ale kochani, nie oszukujmy się, tak się zdarza, będzie zdarzać, tak jest zawsze. Że są oczywiście okresy światła, są okresy czegoś dobrego, także ci świeci i ci glac rozjaśnia, a potem przychodzą chmury, przychodzi burza, a czasem przychodzi po prostu straszna noc. Ale nawet największe ciemności, nawet największe mroki, jakie człowiek tylko może, że tak powiem, osiągnąć, w jakich się może pogrążyć, są do przejścia, jeśli nosisz w sobie światło. I uwaga, to nie chodzi oczywiście o jakieś twoje światło. To nie chodzi o twoje, nie wiem, optymistyczne patrzenie, o twoją nadzieję, o twoje jakieś takie ugruntowanie się w tym, że będzie lepiej, że nie jest tak źle i tak dalej. Nie. To światło to musi być światło od Pana Jezusa. Dlatego, że tylko ono jest w stanie wszystkie mroki przezwyciężyć. Tylko ono jest w stanie sprawić, że te nasze rzeczy właśnie, jak dobre myślenie, samopoczucie, nadzieja, nie wiem, optymizm, że one będą trwałe. Tylko światło od Pana Jezusa, tylko światło od Boga, czyli mieszkanie Boga w Tobie, Jego światła w Tobie, Jego słowa, Jego wskazówek, Jego drogi, którą Cię prowadzi, to Cię przeprowadzi przez wszystkie ciemności. I jeżeli się ma takie światło, to wszystko można przejść. Jeżeli się ma takie światło w sobie, to nawet największe ciemności są do przejścia i do przeżycia. Bez tego światła, no po prostu pogrążasz się w mroku i jest kaplica, no. Więc bardzo, kochani, potrzebujemy takiego światła. I o to światło chciałbym was dzisiaj bardzo poprosić, w takim sensie o poszukanie tego światła. Idźcie dzisiaj do Pana Jezusa, do Najświętszego Sakramentu. Napełnijcie się tym światłem. Napełnijcie się Jego blaskiem, Jego pięknem, Jego dobrem, Jego miłością, Jego pokojem. I to światło, jeżeli będziecie je w sobie nosić, można by to inaczej nazwać takim językiem trochę starszym, łaska uświęcająca, nie? Czyli łaska uświęcająca, która cię wypełnia. I ta łaska sprawia, że nawet właśnie ciemne, niedobre okoliczności są do przezwyciężenia. Bez łaski trudno to zrobić. Moi drodzy, będziemy chyba kończyć, bo mi strasznie świeci światło. Może to potraktujmy jako znak, że właśnie o to światło chodzi, żeby cię napełniło i żeby ci wydobyło twarz ze wszelkich ciemności. Jak masz takie światło, to przejdziesz przez wszelkie ciemności. To chyba tyle na dzisiaj. Proszę, zadbajcie dzisiaj o światło. Matko, jak świeci, muszę do jakiegoś cienia iść. Moi drodzy, tyle w tym poniedziałkowym odcinku. Bardzo wam dziękuję za kolejne spotkanie. Bardzo was pozdrawiam. Matko, ale świeci w glacze. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!